You can make it to the sunrise. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek, witam was w kolejnym odcinku z serii The Sims 4. Słuchajcie, na wstępie bardzo chcę was przeprosić za dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że długo Simsów nie było. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale miałem porządny problem z Originem. Nie wiedzieć czemu nie działa mi znowu numeryczna klawiatura. Nie wiedzieć czemu niestety Origin, cóż, jakby to powiedzieć, nie chciał ze mną współgrać. I tu jest problem. Czemu ty nie idziesz? Weź prysznic, głąbie. Dobra, bierze prysznic. Słuchajcie, jeszcze zanim tutaj ogarnę, ja zastosuję zmiany. Mam nadzieję, że mi się naprawi. Nie, to wejdźmy w tryb budowania. O, dobra, teraz działa. Także tak jak wam już wspomniałem nieco wcześniej, no miałem dosyć porządne problemy, tak, no bo niestety kilka rzeczy się spierdzieliło. Za ile my zaczynamy w ogóle pracę? Za 17 godzin. Zróbmy tak, zaproś do spędzenia czasu na wspólnej parceli. Ogólnie mamy problem, bo jak widzicie spadły nam dosyć porządne... czemu nie ma... Aha, bo Magda pewnie stoi przed drzwiami. No oczywiście, że stoi przed drzwiami. Zaproś do środka, Madzie. Pogadajcie sobie. Musicie koniecznie. Zerwij. poproś o radę. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, druga sprawa. Nie ma też kamery. Nie powiedziałem wam chyba. Nie ma kamerki, bo przepaliły mi się. Zepsuły mi się lampki, słuchajcie. Znaczy lampka jedna. A z tą drugą. Dobra, pochwała, próbuj flirtować. Może niekoniecznie, bo przyjazny. Omawia estetykę. Obejmij. Więc nie mam po prostu oświetlenia, tak? No to jest problem. Ogólnie nagrałem wam ostatni odcinek Harry'ego Pottera, po czym bam! Jutro muszę to ogarnąć i zakupić nowe. Co? Będziemy tutaj rozwijać romantyzm. Więcej opcji, przyjazd, romantyczny, pochwal, wygląd. Wiecie, chcę jak najwięcej, żeby było po prostu na najwyższym to możliwym poziomie. Flirtuj, więcej opcji, romantyczny. Dobra, idziemy do łóżka, Magda. romantyczna, okaż co, czułość, romantyczna, cyk. Jak najwięcej tego zrobić, żeby to było wszystko na wysokim poziomie. Może tak. Dobra, może nie zaglądajmy tam do sypialni, bo to... Nie do końca chyba na ten... Romantyczne flirty z Magdą. Obudź się, Wojciechu! Musicie mieć pełny wskaźnik, żebyśmy mogli ewentualnie coś ogarnąć. Pochwal wygląd. Flirtuj. Ogólnie pójdziemy na randkę z Magdą. Może tak zrobimy całość policzek. Świetnie, jeszcze więcej. Romantyczne to co? Wiecie, to jest troszeczkę takie. No klikamy i przeklikamy. Tak na dobrą sprawę, wszystko jest to samo, no ale cóż. Okaż czułość, więcej opcji, obejmij. O, jesteśmy we flirciarskim nastroju. Dobra, słuchajcie, weźmy zimny prysznic. W ogóle co my tutaj mamy? Mamy 2000 punktów. Teraz tak, zaczynamy za 13 godzin, więc w sumie jeszcze możemy z Madzią troszeczkę tu... Postaraj się o dziecko, nie. Raczej nie. A może wiecie co, teraz się wybierzmy na randkę w sumie, czemu by nie? Która jest, a nie, jest 201, to jest może troszeczkę za późno na ewentualne randkowania. Ale to tak jak mówię, zróbmy sobie... Dobra, najwięcej daje to, no nie oszukujmy się, zobaczcie ile mieliśmy, zaraz zobaczycie ile nam podskoczy. Bardzo dużo, więc Barabara jest takim najlepszym rozwiązaniem. O, Madzia już poszła. Madzia się zdematerializowała u mnie w domu. Brawo, Madzie. Dobra, słuchajcie, ogólnie zaczynamy za 10 godzin. Spróbuję jeszcze tutaj odchwaszczaj
zbierz cały plon. Spróbujemy ogarnąć ogródek. Może się uda go zrobić całego, zanim jeszcze wyjdziemy do pracy. Wiecie, tutaj plusem to jest takie, że robiąc ogródek, później ja mogę sobie wybrać, powiedzmy, nową aspirację, tak? Czyli na przykład super ogrodnik. I wtedy będzie mi znacznie łatwiej. Ogólnie Wojciech powinien mieć urodziny niedługo. O, za jeden dzień. Czyli jutro ma urodziny. No to zrobimy jakieś przyjęcie. Coś mi się tak wydaje. Zaczynamy za 4 godziny. Teoretycznie powinno nam się udać to zrobić. W którymś, o ile mnie pamięć nie myli, w którymś tam motywie otrzymujemy patent z tym, że możemy sobie po prostu dać pielęgnuj ogród i wtedy nam to po prostu pielęgnuje i nie ma z tym większego problemu. Weź porcję. Jak widzicie, troszeczkę rzeczy nam się udało uzyskać. No dobra, to weź zjedz. Tylko pytanie, czy ty podlałeś wszystko? Tak, zdążył podlać chyba wszystko. Tak, możemy oczywiście rośliny nawozić, wtedy to nam da, wiecie, tam jakiś dodatkowy bonus. Tylko teraz tak, banany chcę schować. Wszystko na razie chowam do lodówki, tak szczerze powiedziawszy, bo znacznie łatwiej jest później ewentualnie robić jakieś potrawy. Ja też bardzo żałuję, że nie zwiedzam tutaj różnych rzeczy, ale myślę, że to się zmieni. Jak myślicie, może w następnym odcinku sobie pozwiedzamy troszeczkę świat, może znajdziemy jakieś nowe nasiona, czy jakieś tam inne pierdoły. Madzia, nie teraz, bo idę do pracy niestety. Wow, Grave, The Sims 4 przez 5 godzin. No jakoś mi się nie wydaje, żeby ten achievement już dawno, dawno temu powinienem dostać, bo w pierwszego dnia jak grałem przez północy w Simsy. Dobra, pracujemy do 16. Zróbmy pracuj ciężko. Zaproś na randkę. Tak, to zrobimy od razu po powrocie. O, na szczęście nam się super czas przyspieszył szybko, więc jest gites. Dobra, zarobiliśmy trochę kasy. Jesteśmy spięci, ale to nie jest jakiś duży problem. Dosyć szybko zaawansujemy. I wiecie, słuchajcie, ja postanowiłem, że... Zrobię tak, osiągnę maksymalny poziom w tej karierze, żeby odblokować sobie wszystkie możliwe rzeczy. Następnie sobie po prostu olejemy to i tyle. Wybierzemy sobie karierę kulinarną. Zobaczymy też, jakie będziemy mieli te, ewentualnie jakieś aspiracje, nie aspiracje, tylko te. Nie, aspiracje chyba, za te punkty. Co będziemy mieli tam do wyboru, może coś będzie jeszcze ciekawego, to coś się tam ogarnie. Dobra, jesteśmy na randce. Usiądź i porozmawiaj ze swoją sympatią. Ale Wojciechu, weź no zmień strój na codzienny. Więcej opcji romantyczne, flirtuj. Aha, musimy być w nastroju do flirtów. Popraw humor, to czekajcie, romantyczne, pogładź po policzku. Właśnie troszeczkę źle, że jestem spięty, bo... Okaż czułość. Pochwal wygląd. Co my tu jeszcze mamy takiego? Szepczuł wodzicielsko. No, come on. Aha, co jest? Coś to Simsy, słuchajcie. Po tych wszystkich nowych aktualizacjach tak jakoś dosyć dziwnie to działa. Podejmij. Dobra, cel główny, słuchajcie, mamy zrobione. Najgorszy jest ten nastrój do flir. Ile to nam zajmie? O cholera, 3 godziny. Dobra, zróbmy tak. Usiądź razem. I porozmawiaj ze swoją sympatią. Nie, usiądź tu. No dobra. Przyjazne, ożywiona rozmowa. Dobra, zaliczone. Co tam dalej mamy? Żartuj ze swoją sympatią. Więcej opcji, zabawne, żartuj o modzie. Zabawne, żartuj o politykach. Weźmiemy każdy inny.
Każdy inny żart, żeby się nie powtarzał, opowiedz śmieszną historię. Dobra, to mamy zaliczone, jesteśmy rozbawieni. Troszeczkę mnie to... Przeprowadź ożywioną rozmowę ze swoją sympatią. Więcej opcji, przyjazne, tu powinna być ożywiona rozmowa. Przyjazne, ożywiona rozmowa. Chciałbym znów... No, w sumie mamy już złoto, więc... Więc teoretycznie nie jest źle. Więcej opcji, przyjazne, romantycznie, pogłać po policzku. To cały... Fajnie było, gdybyśmy byli w tym nastroju do flirtu. Ja bym wolał wykonać tak na dobrą sprawę to wszystko. O! Więcej opcji. Co my tu mamy? Flirtuj. Fajnie. Zaliczyło nam chyba wszystko. Pocałuj swoją sympatię z pasją. Romantyczne pocałuj z pasją. O, młotka przyszła. Zabawne powitanie. To wybaczcie, ja muszę troszeczkę się, że tak powiem, z młotką pogadać, bo troszeczkę ją olałem ostatnio. Więcej opcji, przyjazne, plotkuj, omawiaj estetykę, pogadamy troszkę z młotką, tak jak mówiłem. Dobra, robimy takie coś. Kuś. Następnie. Jaki brylant! Za hajs z YouTube'a. Jej. Ciekawie się zrobiło, nie będę ukrywać. Co my tu Wojciech... Ua, Wojciech jest zmęczony w ogóle. Aha, my za 13 godzin do pracy. No, jest super. Bym powiedział. Pochwal strój. Słuchajcie, ślub chcę wziąć dopiero wtedy, jak będziemy ewentualnie mieli z Magdą, znaczy ja przynajmniej będę mieć kontakt taki troszeczkę lepszy z innymi, tak, żeby to wszystko nam jakoś tak ładnie, szybko, pięknie, ładnie poszło. Z młotką konkretnie muszę porozmawiać, bo w sumie niech się czuje zaproszona. Nie romantyczny, zaraz Magda to schaltuje. Co my tutaj mamy? Zdobądź następny poziom charyzmy. Oh fuck. Dobra. Złota randka. Wracamy do domu. Co? Gdzie tu? A, tu się robi. Dobra, idziemy do domu. Koniec tego gadania. Madzie zostawiamy. No, wyszło bardzo fajnie, bym powiedział. W sumie dobre miejsce do ewentualnego oświadczenia się. I teraz będzie trzeba wykonać ślub. Ale ślub myślę, że... Nie wiem, zobaczymy, gdzie można ewentualnie go zrobić. Na pewno jutro będziemy musieli zrobić urodziny, wyprawić. Przyjęcie urodzinowe. Zobaczymy, co to nam da. Jeżeli chodzi o ślub... to myślę, że zrobimy to w domu, w ogrodzie. Coś mi się tak wydaje, ale to jeszcze do tego, słuchajcie, troszeczkę czasu na pewno minie, bo wiadomo, krzak truskawki, jakoś normalne. Koszyk dla VIP-ów. Nie wiem, co to jest ten koszyk dla VIP-ów, ale wiem, widzę, że ładnie wygląda, więc powiedzmy, że go wstawię może na bar. Nie wiem, co to daje tak na dobrą sprawę. Wystrój, aha, to dodaje nam wystrój romantyczny, to może niekoniecznie. To wrzucimy go do sypialni. Niech sobie będzie w sypialni. To możemy... Aha, tego nie przerzucimy tutaj. Dobra, to niech sobie tak leży. Dobra, Wojciech jest cholernie, widzę, zmęczony. No wcale się nie dziwię. Ale teraz tak. Otwórz lodówkę, powinniśmy mieć jeszcze coś z serem. Tak, mamy jeszcze z serem, to sobie zjedz. No do widzenia. Tak na dobrą sprawę powinniśmy jeszcze pooglądać trochę... obrazów. Obejrzyj. Ja, słuchajcie, skorzystam z mojego patentu, który opracowałem, czyli po prostu, jeżeli jakieś zadanie, chociaż troszeczkę, chwilę odczekamy. To powinno nam ładnie zaliczać. No nie, 25%.
Dobra, Wojciech, trudno. Weź oglądaj to cholerstwo do momentu, kiedy nie uśniesz. Mam nadzieję, że 32 minuty. Zróbmy tak, zdrzemnij się. Zdrzemnij się! Pouśniesz zaraz. Jak tylko się wyśpisz, chociaż troszkę to obejrzyj. Później skoczymy szybko do łóżka i myślę, że spokojnie uda nam się wstać. Wziąć ewentualnie jakiś prysznic i tak dalej, i tak dalej. Ile mam tu? 50% mamy. To tak w miarę bym powiedział. 75% oglądania. Za ile uśniemy? A jest, dobra. Ukończone. Super, idziemy spać. Włączmy aurę emocjonalną, niech będzie. Dobra, zaczynamy o 10. A, o, fajnie, mamy poniedziałek, później wtorek wolny, środa, ale to myślę, że jak zdobędziemy awans, to ja już się nie będę jakoś, nie będę się w to już jakoś mega zagłębiał. Ciekawe, czy zdąży, on powinien iść do pracy. No dobra, zdąży iść do pracy. No i mam nadzieję, że dostaniemy ten awans, kurczę, no nie będę ukrywać, że chciałbym go dostać, bo to malowanie to już takie troszeczkę męczące jest. Przy okazji, jak jeszcze tutaj nie ma Wojciecha, skasujmy to jedno, bo w sumie jest mi to już do szczęścia niepotrzebne. Tutaj mamy krzak truskawki. My nie mieliśmy chyba... Nie, my nie mamy truskawki. Co to jest? Pnącze winogron. Dobra. Jakość świetna, ale nie dziwne... Aha, dobra, jest buźka, bo jest jakoś, powiedzmy, zaniedbałe. Truskawki. Truskawki wrzućmy do... Aha, nie mogę wrzucić. No żartujecie sobie chyba, że ja muszę tak pojedynczą truskawkę wrzucać. O Boże. Sprzedajmy je, bo w sumie... Sprzedajmy je, tam nie będziemy się bawić te truskawy. Dobra, czekam aż Wojciech wróci z pracy. Godzina 16. Pierwsze co zrobisz, to naprawisz, żeby się popsuło. Awans czy nie? No, chciałbym wiedzieć. Jest! Sim osiąga maksymalny poziom kariery malarskiej! I dostaliśmy nowe łóżko. Ja na to łóżko czekałem, bo ono jest bardzo fajne i w sumie będzie mi na pewno tutaj pasować. Tak mniej więcej. Zmienimy tylko jego Aha. Dodajmy słoneczniki. W sumie kolorystycznie pasuje do tych, więc może być ok. Dobra. Udało się nam to zrobić. Jako patronat sztuki, więc słuchajcie, teraz co robimy, to oczywiście porzucamy karierę, no to jest trochę głupi pomysł. To jest, bym powiedział, bardzo głupi pomysł, ale no cóż, no trzeba się też podjąć czegoś innego, tak? No my na szczęście mamy ten plus, że... O właśnie, czekajcie, jeszcze zobaczymy, mamy 2000, co my tu możemy kupić w ogóle? Mile widziany, zobaczmy właśnie te cechy. Rzadko głodny, to nas, na to nas nie stać. Stalowy pęcherz, nie będziemy tego kupować. Niezależny. Kreatywny wizjoner. Bezwstydny, to posiadamy. Darmowe usługi. Szybki czytelnik, ranny ptaszek. To nam do szczęścia aż tak bardzo nie jest potrzebne. Będę zachować słownie, a gospodarz wcale nie będzie to przeszkadzał. Szybki sprzątacz, uważny. Wystarczy spotkać się z innymi samymi, by poznać ich cechy. To w sumie fajne, ale... Znacznie szybszy rozwój ich umiejętności. Kurczę, nie ma tutaj tak na dobrą sprawę jakichś takich fajnych tych patentów. Mało tego jeszcze jest, może tak. I tutaj w sumie... Płaci niższe rachunki, stalowy pęcherz. Stalowego pęcherza na pewno nie będę brać. Antyseptyczne. Nigdy nie są spięć. To jest w sumie fajne. Co my tu jeszcze mamy? Aha, czyli mamy albo to, albo to. Nie wiem, czy mi się to jakoś tam podoba. Nie, może na razie sobie wszystko darujmy, co wy na to, bo to naprawdę jak dla mnie totalnego sensu nie ma. Dobra, odzyskaj części, wyrzuć. Idzie Madzia. Co to jest? Aha, to jest truskawka. Dobra, wrzućmy ją do... Wrzućmy ją tutaj. Dzień dobry, Madzia. Planuj wesele. Ucieknij, weź tu... Okej. Ale to niestety nie w tym odcinku, moi mili. Nie w tym odcinku. Weź, zmień ten strój, bo wyglądasz po prostu jak jakiś kretyn. Romantyczne. Pogładź po policzku.
Nie wiem tylko czemu aż tak nam spadło. Dziwna sprawa. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Ktoś tu umarł. Urząd wystrzałowy, przyjęcie urodzinowe. Rozumiem, że dzisiaj mam te urodziny, tak? Gdzie to było? Kurde. Tu? Tu. Tak, nie do zmiany grupy wiekowej. Dobra, robimy tak. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. I teraz tak, uroczyste wesele, przyjęcie urodzinowe. Okej. Okay. Jubilat. Jubilatem będzie Wojciech Space. Gośćmi będzie Kina, Nina, Balin. Ty będziesz. Kogo my tam jeszcze mamy? Madzia na pewno będzie. Kurczę, mało tych osób. Chociaż nie wiem, właściwie jeżeli chodzi... A, co to jest genie mamy jeszcze na naszej liście. Kto tam jeszcze był? Na pewno Nina, na pewno Kina, na pewno Balin. To jest huśkowa postać. Mister Niezapominajka, Madzia. Cholera, kto tam jeszcze był? Co to jest G chyba z tych takich? Dobra, zapraszamy ich. Żywieniowcem będzie Magdalena Burak. Miksologiem będzie Franciszek Żubr. Wodzirejem będzie Barbara Pakuła. Tylko, że my nie mamy pianina. To może sobie darujmy to po prostu. Rezydencja Space. Przygotuj napoje. Nie chcę słuchać. Przeprowadź interakcję z jubilatem. Co? Prowadź interakcję z jubilatem przez 3 godziny? Chyba kogoś coś bździ. Tak, szukam tortu w tym. No naprawdę jestem bardzo inteligentny. Gotuj. Gdzie tu jest tort? Białe ciasto, ciasto czekoladowe. Białe ciasto, gotuj. Kurde, teraz będzie gotować. No jasne, więc. Troszkę. Wyglądają podobnie. Ale tutaj szybko czas leci. O, jaki żart chyba. Dobra, mamy, słuchajcie, ciasto. Schowaj, odłóż, weź kawałek, postaw weselną, daj świeczki urodzinowe. Dobra, teraz tak. Przygotuj drinka. Musimy przygotować 3 napoje. Kurde, nie lubię tego robić. Aha, nie przygotujemy. Dobra, zróbmy tak. Słuchaj muzyki, słuchaj popu, o, może tak. No i co wszyscy, no i... O, przygotuj nam, aha, bo to nam się zalicza, dobra. Słuchaj muzyki elektronicznej razem. Mam nadzieję, że większość osób będzie. O, 3 osoby. Jest, dobra. Teraz tak, przygotuj napoje, pochwal jubilata, jubilatkę, ale to jest dziwne, jak ja mam, przepraszam, sam siebie pochwalić? Bez sensu trochę. Tak trochę lipnie. Naprawdę bym powiedział, podziękuj za przybycie. To troszkę dziwne, pochwal jubilata, jubilatkę. Przecież ja nie mogę sam siebie pochwalić, że tak powiem. Dobra, słuchajcie, robimy tak. No żart. Kurna, ludzie, no naprawdę posrało was. Dobra, zrobimy to troszeczkę inaczej. Nie możemy, skoro nie możemy tego zrobić w ten sposób, to po prostu kupimy stół. Gdzie jest jadalnia? Tu jest jadalnia. Kupimy po prostu jakiś mały stolik, który tutaj będzie sobie stał, na którym będzie tort. I w takim razie wypowiedz życzenie. Dobra, zawołaj na posiłek. Dobra, zaproś na posiłek. Nie wiem, czy to się... A, dobra, to się zaliczyło jako wszyscy. Dobra, zobaczmy, co będziemy mieli dalej. Pochwal jubilata, jubilatkę. Ej, to jest dziwne. Chyba, że ja muszę kogoś po prostu pochwalić. Albo mnie nikt nie lubi. Jeszcze gorzej. Dobra, pochwalmy, no ale takie... Pochwal jubilata, jubilatkę. Bez sensu troszeczkę. Serio, dla mnie troszeczkę niezrozumiałe to jest, bo...
Pochwali Obilatka i Obila bez sensu. Nikt mnie nie chce chwalić. Co za pasztety, no. Dobra, słuchajcie, udało nam się zdobyć srebrny medal. Nie jest źle, zmieniliśmy grupę wiekową. Mamy balony i flagę, jej! A powieszę sobie tutaj. Powieszę sobie tutaj, niech będzie. Co prawda tak ciutkę bym powiedział, że się średnio nadaje, no ale... Dobra, Wojciechu. Na żarty, posprzątaj ten cały syf, jaki tutaj nasi goście zrobili i będziemy szli spać. Tylko jeszcze teraz tak, gdzie tu się porzucało pracę? Niech mi ktoś powie. Porzuć pracę, o jest, dobra. A ty, przepraszam, Ania i Madzia, to co? Zawiesiły się? Tak na to wygląda. Dobra, słuchajcie, tort włożymy tutaj, tu nam... O, nie mogę tego jedzenia wsadzić do lodówki. Aha, no to szkoda, no to musimy to wyrzucić, ale napój chyba... Nie, też nie możemy. Dobra, aha, bo to są chyba te napoje i inne rzeczy, które przygotował nam ten... które przygotowały nam osoby, które zajmowały się tą imprezą, coś mi się tak wydaje. Czy Wojciech zgrubł chociaż troszkę? Tak ciutkę. No i bardzo dobrze, teraz ma swoje wymiary. No czemu nie porzuciłeś tej pracy? Porzuć pracę. Tak, świetnie. Cieszy mnie to niezmiernie. Dobra, posprzątaj jeszcze to wszystko. Dobra, posprzątał. Teraz... Aha, okej. Dobra, Wojciechu, czekajcie, to wszystko sobie skasuję, bo to jest mi niepotrzebne. Teraz tak, chce mi się łazienkę, chce mi się jeść. Wyrzuć zepsute jedzenie przy okazji w sumie. Dobra, i idź spać, dokładnie. To łóżko troszeczkę tak mi średnio pasuje, ale ono jest dobre, bo w nim można bardzo szybko się wyspać. Więc to jest dosyć fajny patent. Dobra, otwórz lodówkę. Czy my coś mamy do jedzenia? Mamy tort. Weź kawałek tortu. Jakoś zepsute, to weź to wywal. Tu mam jakąś książkę, jak ją złowić. Dobra, to mnie ryby mnie nie interesują. Dobrze, słuchajcie, teraz tak, zważywszy, że tutaj możemy jeszcze sobie pokopać, poszukać żab i tak dalej, to sobie to poszukajmy. W międzyczasie ja się zastanowię, co ja chcę robić jeszcze dzisiaj, bo to tak troszeczkę to wszystko dosyć wolno. A może dzisiaj to pozwiedzamy? Tą resztę świata. Zobaczymy, może jakieś sadzą. No właśnie, musimy się ogrodem zająć, bo tutaj już widzę porządnie się... Nie, tych to ja nie chcę. Kop. Szukaj żab. Tu jeszcze powinny być chyba dwa kamyczki. Kop. Aha, to chyba wszystko. Dobra, i Wojciech, jak słuchajcie, wróci, to zajmie się ogrodem, ponieważ ogród umiera. Odchwaszczaj, podlej. I dobrze byłoby tak na dobrą sprawę wybrać się do Magdy. Zapoznać się troszeczkę z CTSG, bo widzę, że go w ogóle nie mamy. Dobra, zdobyliśmy jakieś te kryształki i inne rzeczy. Znowu mamy mapę skarbów, tylko że... Zanim zacznie kopać... Nie za bardzo ogarniam. Wydobądź z kamieliny. Wyślij do rady geologicznej. Te żaby w sumie to... Chociaż może jakaś fajna żabka będzie, to można ją... O, czekajcie, ja przy okazji wywalę ten stolik, bo jest niepotrzebny. No tak, tylko że z tymi żabami to może być problem. Bo nie mam za bardzo ich gdzie tu wsadzić. Tutaj mamy... O, wróć. To się home'em robiło home'em. Tutaj co prawda mamy... A, te kryształki też możemy, ale żaby tu chyba nie postawimy. No właśnie. O, ale tu możemy żaby postawić. Nie podoba mi się ta żaba. Ta jest taka sobie. To jest chyba ta sama. Pospolite, rzadkie, wyjątkowe. To skoro to jest wyjątkowe, to niech będzie. Naprawdę, skoro to jest wyjątkowa żabka, to niech będzie. Dobra, Wojciechu, zajmuj się szybciej tymi roślinami, bo kurde, nie wygląda to zbytnio fajnie.
Dobra, widzę, że musimy pojeść. Teraz tak. Aha, to nam umarło w ogóle. O, to jeszcze lepiej. Co to było? To było chyba winogrono, tak? Nie teraz, ale Madzia mam w planach, więc zaraz się tam do ciebie wybiorę. Tutaj, o ile mnie pamięć nie myli, chyba było winogrono, tak? To winogrono zaraz sobie posieję. Przy okazji wyrzuć zepsute jedzenie. Przyszła Kina, bo ją widać przy drzwiach. A czekajcie, a my nie możemy tego po prostu skasować? Możemy. Ktoś mi coś napisał, standardowo jak zwykle. Nie wiem, kto tam coś napisał. Zasiej. O! Nie wiem, co tu robi ta mapa. Nie wiem, dlaczego ona mi wypadła w ogóle z ekwipunku, ale okej. Jeszcze zbierzmy sobie wszystkie plony. No niestety to ogrodnictwo, ono dosyć wolno niestety idzie. Ale powiedzmy, że będzie... O Jezu, jeszcze to zepsuł. Otwórz, tu powinieneś mieć jeszcze... A, nie masz już torta, tak? Dobra, wsadźmy te wszystkie rzeczy. Popękana skamielina, sprzedajmy to w piździec. Wyślij do rady geologicznej, miałeś tu zrobić, truskawka, ziemniak, banan. No trochę tego mamy, ale wiecie, no to będą zapasy, tak, więc jest dosyć dobrze. Myślę też, że ryby będziemy ewentualnie kiedyś tam łowić. Odzyskaj części, wybacz mi Wojciechu i wyrzuć. Coś mi się wydaje, że my dzisiaj do Magdy chyba nie dojdziemy. Ewentualnie zjedz coś na szybko, sok pomarańczowy. No dobrze, że się cofnąłeś ręce umyć. I poczekam, aż wypiję ten sok. Co prawda to trwa dosyć wolno. Dobra, odwiedź Madzie. Słuchajcie, ja się chcę też zaprzyjaźnić z Kamilem, tak? Przede wszystkim, bo... No, dziwne, żeby jego na naszym weselu nie było. Więc wiecie. Tutaj z weselem może być problem, bo tutaj, jak widzicie, też jest urząd przyjęcie weselne. Ja nie wiem, jak to tam działa wszystko, żeby było śmieszniej. No nic, coś się ogarnie. Zapukaj do drzwi. O, jest CTSG. Flirciarskie zapoznanie. Przywitajmy się z CTSG. Się jeszcze nie znają. No to się poznają. Popraw humor. Nie wiem, będę klikać tutaj na oślep. Świetnie, Magda poszła spać, no zajebiście po prostu. O, dzieje się kreatywnie. Tu było coś z grami. Nie o teorii kolorów. O grach, gdzie są gry? Były przez... O, rozmawiamy o najnowszych grach. O, zapaleniec. Taka sytuacja. No dobra, z CTSG żeśmy się dosyć porządnie zapoznali. Magdy może budzić i nie będziemy, także powiedzmy, że wrócimy do domu. Jak widzicie, dosyć szybko się tutaj daje z innymi zapoznać. Myślałem, że to troszkę dłużej nam zna, ale zauważcie, że ile nam minęło. 2 godziny, a mamy już 1/5 paska całego. Jakoś tak, więc to dosyć fajnie działa. No i teraz tak, nie mamy kariery oczywiście, w postaci kariery kucharskiej. Dobra, jak tutaj wygląda sprawa? No Wojciech jest głodny, to widać od razu, więc może zróbmy tak, gotuj makaron z serem. Zróbmy takie mniejsze porcje. Mam nadzieję, że... O, super, wspaniała potrawa. Przyszły w ogóle do nas chyba rachunki. O Jezus Maria. Serio, takie wysokie? Przepraszam, czy tutaj na tym talerzu coś jest, czy to jest talerz pusty? Chyba jest talerz pusty, to ja to wyrzucę po prostu do kosza. Tak, no niech cię kurna kopnie najlepiej. Weź to napraw. Zapłać rachunki i to napraw. Słuchajcie, powiem wam tyle, że mi się bardzo dziwnie nagrywa Simsy bez kamery, jeżeli mam być szczery, no ale nic na to niestety dzisiaj nie poradzę.
Dobra, makaron z serem. No będziemy gotować ten makaron z serem do usranej śmierci, żeby to wszystko pozdobywać. No na razie Wojciech śmiał, a jeszcze się lodówka zepsuła, naprawdę. Dobra, mamy 7, to mam nadzieję będzie ostatnie już. Wspaniałe, świetnie. Weź no to wytrzyj. To też wytrzyj, bo oczywiście lodówka musiała się rozmrozić. I napraw to. Całe szczęście, że nie umarł. Ja mam zawsze takie przeczucie, że mnie kurna kopnie. Prąd, słuchajcie, kopnie i będzie pozamiatane. Graj w grę, pograj sobie w turnieju, no dobra, to turnieju nowicjuszy. Niech ci się zabawa porządnie rozwinie, mój drogi. I idziemy spać. Boże, jest 6. O Jezus. Trochę lipa. Trochę lipa, bo prześpimy cały dzień. No, chociaż to łóżko na szczęście daje nam dosyć duże pole do popisu, więc teoretycznie nie jest źle. Możemy od razu sobie skorzystać. Może zróbmy tak, surfuj po kanałach. To nam chyba da większą zabawę, zważywszy jeszcze, że leci muzyka w tle. Więc myślę, że nie powinno być problemu. Kto to przyszedł? O, proszę, Madzia się już przebrała. Madzia, wybacz mi, ale dzisiaj ciebie niestety nie zaproszę. Może zróbmy tak, rozmawiaj z... Nie zapominajką, pogadajmy. Rozmawiaj z Niną. Rozmawiaj z... Misterce. Rozmawiaj z... Kamil Popielski, rozmawiaj z Kinaczewa. To nam chyba tam troszeczkę tej przyjaźni jednak czy tam czegoś daje, więc jest dobrze. Dobra, to możemy wyłączyć. Ogólnie jesteśmy głodni. Mamy w lodówce kilka rzeczy, które możemy zjeść. Zjedz mi makaron z serem. Ogólnie, o właśnie, jeszcze powinniśmy wziąć pocztę. Możesz przyjść, Balin, jak najbardziej. Tylko poczekaj, aż zjem. Przyszła ma... Zawstydzony? Dlaczego? Bez sensu. Naprawdę bez sensu. Totalnie bez sensu. Nie wiem, co mi dało to zawstydzenie, jeżeli mam być z wami szczery, no ale nie ogarniemy tego. Madzia, chodź tu. Balin już się do kompa dosiadł. Dobra, słuchajcie, o, CTSG przyszedł, zazdrośnik. Słuchajcie, spróbujemy zrobić tak. Kulinarna. My mamy, aha, wtorek, czyli środa, później czwartek. Dobra, zajmiemy, zrobimy sobie to. Zaczynamy od poziomu pierwszego, naprawdę? Naprawdę? Przecież ja wziąłem jakąś cechę, która dawała mi chyba... Przecież ja mam większą szansę na awans. O, wszystkie umiejętności, o to by mi się przydało, kurczę, może byśmy na to pozbierali. Zaczynają wszystkie kariery, czyli potrzebujemy, o kurde. No, to może być problem, wiecie? Zmywaj naczynia 3 razy. Jak ja mam, przepraszam, zmywać naczynia 3 razy? Co, ja mam 3 razy coś zjeść? Może zróbmy inne, aha, już chyba wiem, jak to działa. Otwórz. Wyrzuć to. Aha. No! No, come on! Sprzątnij. Sprzątnij. No mam nadzieję, że to tak działa. Tak, jednak tak działa. Co my tu mamy? Zadanie przygotowanie jedzenia, niezaczęte. Gotuj makaron z serem. Dzień dobry. Zaczynamy co prawda za 23 godziny, więc nie jest źle. Przygotowanie jedzenia, ile to... No żartujecie sobie chyba. Znowu muszę miliard tych, kurde, zrobić.
Teoretycznie powinno nam wystarczyć 4. Teoretycznie. 50%. Tak, 4 posiłki to jest najprawdopodobniej. Nie wiem, czy zauważyliście, ale awatar Magdy się jakoś dziwnie zmienił. O, przygotować posiłek dla grupy. Na przyjęcie zróbmy. Dobra, ukończone. Wyrzuć te śmieci. Dobra, mamy zrobiony posiłek dla grupy, więc jest dobrze. Co my... No, wyrzuć to. Przyrządź posiłek. To przyrządź makaron z serem. Jak już tak bardzo chcesz tutaj ogarniać, to jak najbardziej przyrządź posiłek. Świetnie. Przyrządź wykwintny posiłek. Przyrządź wykwintny posiłek. Kulski z czosnkiem. Bardzo wykwintny posiłek. Nie ma... Aha. A nie, to jeszcze jest. Dobra. Obejrzyj dzieło sztuki w muzeum. Nie, nie idziemy. Osiągnięto trzeci poziom wykwintnego gotowania? What the fuck? Gotowanie. Nie wiem, nie wiem. Aha, tu mamy wykwintne gotowanie. A, czyli to się jeszcze dzieli na jakieś podpierdółki takie. Kup instrument. No kurde, gitara. A, gitara. No, ale bez tego slasha bym poprosił. Dzięki. Postawmy ją może tutaj w rogu. Damy radę? A, lipa. Ale tu możemy postawić ją chyba. O, super. No, postaw się. Nice. Dobra. Kupiliśmy instrument. Bo w sumie za darmo dostaliśmy punkty. Obejrzyj dzieło sztuki w muzeum. Nie, Wojciech idzie spać, bo dzisiaj zaczyna pracę za 19 godzin. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, na dzisiaj sobie zakończymy ten odcinek, bo ja też włączyłem troszkę późno stopera, widzę, że już tutaj zbliżam się ku 40 minut, więc pewnie taki odcinek będzie. Także moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Wybaczcie mi ten mój problem z kamerą i niestety i z kamerą i z czym jeszcze? A, i to, że długo tak odcinka nie było, bo naprawdę Origin mi się nie chciał włączać, ale nie wiem, nagle dziwnym trafem zaczął działać. Nie wiem, o co chodziło. W każdym razie, jeżeli się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować mojego kanału. Trzymajcie się i cześć i zapraszam was w następnym odcinku na wesele. Czujcie się zaproszeni i przynieście prezenty, dużo łapek i subskrypcji i hajsu z YouTube'a.